Małgosia jest właścicielką gospodarstwa rolnego. W jej sadzie rośnie 6 jabłoni i 7 drzewek cytrynowych. Każda jabłoń ma 12 jabłek, a każde drzewko cytrynowe ma 10 cytryn. Ile jest w sumie pomarańczy? Zero! Nie mówiliśmy, że Małgosia ma jakieś drzewka pomarańczowe. Małgosia wkłada swój diamentowy pierścionek do szklanej butelki i zamyka ją korkiem. Następnie wyciąga pierścionek z butelki, nie wyjmując korka ani nie rozbijając butelki. Czy zgadniesz, jak jej się to udało? Bez problemu! Wepchnęła korek do butelki i wyjęła ze środka pierścionek. Małgosia zgubiła swój smartwatch gdzieś na polu. Używa telefonu do wykrycia aktualnej lokalizacji swojego gadżetu. Telefon pokazuje jej 3 możliwe trasy, jednak tylko jedna z nich rzeczywiście doprowadzi ją do smartwatcha. Czy możesz pomóc Małgosi wybrać właściwą drogę? Powinna pójść drogą A. Wczesnym rankiem Małgosia wchodzi do jednej ze stodół na farmie. O nie, ktoś rozbił wszystkie butelki z sokiem wiśniowym. Kobieta prosi swoich 3 pracowników o posprzątanie bałaganu, a w międzyczasie ich przepytuje. Kto z was to zrobił? Pyta Małgosia. Franek odpowiada, wczoraj po południu ułożyłem wszystkie butelki z sokiem wiśniowym na półkach, a potem poszedłem do domu. Nie wiem, co się później stało. Filip mówi, wczoraj wieczorem nie czułem się dobrze, więc nie tknąłem soku i poszedłem wcześniej spać. A Anna mówi, wczoraj cały dzień malowałam płot, nawet nie weszłam do stodoły. Kto kłamie? Anna powiedziała, że malowała płot, ale sztachety wcale nie wyglądają na świeżo pomalowane. Po całym dniu ciężkiej pracy Małgosia chce się zrelaksować i idzie na publiczny basen. Pod prysznicem zauważa coś naprawdę dziwnego. Jedna z pań nie pochodzi z tej planety. Czy zgadniesz, która? Trzecia kobieta zamiast szamponu do mycia włosów używa keczupu. Małgosia spotyka przy basenie swoje 3 najlepsze przyjaciółki – Melę, Sarę i Renatę. Jedna z nich 4 lata temu urodziła trojaczki. Czy zgadniesz, która z nich? Renata, spójrz na jej nadgarstek. Ma na nim 3 ręcznie wykonane bransoletki z napisem „Mama”. Trojaczki mają teraz 4 lata. A ta biżuteria wygląda jak coś, co mogły zrobić takie małe dzieciaki. Małgosia i jej przyjaciółki idą na koncert, ale tylko jedna z osób na scenie jest prawdziwym muzykiem. Odgadniesz, która? To ten facet! Kobieta położyła swoje nuty do góry nogami. Po koncercie Małgosia wybiera się na spacer ulicą w miasteczku. Na tej ulicy znajduje się 100 domów ponumerowanych od 1 do 100. Czy potrafisz policzyć, ile razy użyto cyfr 9 do ponumerowania wszystkich domów? Prawidłowa odpowiedź to 20. Tę zagadkę można rozwiązać za pomocą prostej matematyki. Cyfra 9 powinna wystąpić w następujących liczbach. Wystarczy policzyć liczbę dziewiątek w tym ciągu. Małgosia wraca do domu bardzo późno i widzi coś przerażającego w swoim salonie. Czy wiesz co takiego? W tym pokoju są 3 duchy. A co z magazynem? Czy można tu dostrzec jakieś duchy? No cześć! Zajrzyjmy jeszcze do sypialni.
Jest tu 5 zjaw, zadzwońmy po jakichś pogromców duchów. Następnego ranka Małgosia idzie zbierać jabłka na swojej farmie. Nagle ktoś wylewa jej na głowę sok wiśniowy. Zauważyła, że jakiś człowiek wspiął się na drzewo, żeby zrobić jej brzydki psikus. Nie widziała jednak jego twarzy. Małgosia przesłuchuje więc 3 osoby pracujące tego dnia na farmie. Franek zaprzecza: podlewałem warzywa z dala od jabłoni. Filip mówi: byłem w kuchni, przygotowując składniki do produkcji dżemu cytrynowego, tak jak mnie prosiłaś. A Nina stwierdza: byłam w ogrodzie i zbierałam cytryny na dżem. Małgosia od razu domyśla się, kto to zrobił. A ty już wiesz? To był Filip. Podarł sobie koszulę, a kawałek materiału utknął na gałęzi jabłoni. Grupa turystów przyjechała na farmę i Małgosia oprowadza ich po gospodarstwie. Niestety jeden z jej gości jest złodziejem. Czy zgadniesz kto? To ta pani! Właśnie wyciąga pieniądze z czyjejś torebki. Przez cały dzień pada ulewny deszcz. Małgosia siedzi więc sama w domu i smaży w kuchni naleśniki. Nagle uświadamia sobie, że zapomniała wyłączyć telewizor w salonie i idzie tam. Po chwili wraca do kuchni i staje zupełnie zaskoczona. Dlaczego? Czy potrafisz zgadnąć? Kiedy Małgosia wyszła z kuchni, na talerzu leżał jeden gotowy naleśnik, ale teraz już go nie ma. Wszystkie okna są zamknięte, więc kto go zjadł? Nagle Małgosia słyszy dziwne dźwięki z piwnicy. Idzie tam i znajduje złodziei. To rodzina Szopów włamała się do jej domu i podkradła naleśnik. Czy potrafisz podać dokładną liczbę zwierząt znajdujących się w piwnicy? Zadanie polegało na policzeniu liczby wszystkich zwierząt. Tak więc poprawna odpowiedź to 7, 4 szopy, kot i 2 szczury. Następnego dnia Małgosia idzie na pole słoneczników, aby sprawdzić, czy z kwiatami wszystko w porządku. Czy widzisz tu coś dziwnego? W ziemi jest gniazdko elektryczne. Małgosia idzie na przyjęcie urodzinowe Meli. Jeden z gości ma na czole napisaną cyfrę 2, a drugi cyfrę 3. Mela proponuje wszystkim grę. Cała wasza trójka ma cyfrę na czole. Cyfra na jednym czole jest sumą pozostałych. Cyfry się nie powtarzają. Nie możecie ze sobą rozmawiać. Osoba, która poprawnie odgadnie swoją cyfrę, nie będzie musiała zmywać naczyń. Czy uda ci się odgadnąć, jaką cyfrę ma na czole Małgosia? To może być albo 1, albo 5, ale gdyby jej cyfrą była 1, osoba z cyfrą 3 zobaczyłaby to i odgadłaby swoją własną cyfrę. Dlatego Małgosia musi mieć na czole 5. Następnego dnia Małgosia wchodzi do głównej stodoły w gospodarstwie. Nadszedł czas przesadzania kwiatów do większych doniczek. Małgosia zdejmuje swój diamentowy pierścionek, aby ochronić go przed zabrudzeniem i kładzie go na stole. Gdy prawie kończy pracę, nagle dzwoni telefon. Małgosia wychodzi ze stodoły, aby odebrać połączenie. Po chwili wraca i widzi, że pierścionek zniknął. Dziś na farmie są tylko 3 osoby – Franek, Nina i Mela. Małgosia mówi: jedno z was zabrało mój pierścionek. Co robiliście, kiedy wyszłam ze stodoły? Franek odpowiada: byłem w łazience i razem z Niną myłem dynię. Nina potwierdza: tak, myliśmy warzywa. A Mela mówi: robiłam sobie selfie z dyniami. Kto wziął pierścionek? Popatrz na ptasią klatkę. Jest otwarta. Kanarek wyleciał z klatki i to on zabrał pierścionek. Na stole Małgosi znajdują się 3 zestawy sprzętu laboratoryjnego. Czy potrafisz znaleźć ten, który różni się od pozostałych? Thank you.
Ten nie ma płomienia. Małgosia organizuje dożynki na swojej farmie. Jej przyjaciele i współpracownicy wspólnie się relaksują. Czy uda ci się dostrzec wśród nich zombie? Tancerz w tych krzakach nie wygląda na żywego. Gdy nadchodzi wieczór, na niebie pokazują się jasne gwiazdy i księżyc w nowiu. Małgosia musi wybrać jeden z trzech tuneli, aby uciec. Wewnątrz pierwszego tunelu kręci się rodzina przerażających wilkołaków. Drugi tunel jest domem dla zmutowanych nietoperzy, które żywią się ludźmi i nie śpią przez całą dobę. A w trzecim tunelu ukrywa się nieznany potwór. Nieznany, ponieważ nikt nigdy nie wrócił stamtąd żywy, aby o nim opowiedzieć. Do którego tunelu można wejść mniej lub bardziej bezpiecznie? Małgosia powinna wybrać pierwszy tunel. Jest nów, więc wilkołaki nie są jeszcze groźne.